Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Surviving the Aftermath. W dzisiejszym odcinku będziemy kontynuowali jakby przedarcie się przez ten próg, chociażby może 25-30% na obronie i będziemy dalej czyścić sobie mapkę. Jak wiecie, w poprzednim odcinku, jeżeli nie wiecie, to zachęcam do oglądania, ukończyliśmy już wszystkie badania w tej grze. Co może nam powiedzieć o tym, że no już jesteśmy na półmetku ukończenia gry. Specjalista jest gotowy, super. No to nie, tutaj już jest ktoś wysłany, to ty pójdziesz gdzie indziej. Mianowicie pójdziesz tam, widziałem jeszcze na górze mapę, parę miejsc do zebrania. Mianowicie tutaj. No i chyba już nauki już nie produkujemy bardzo dobrze, bo niepotrzebne jest nam na chwilę obecną. Tutaj wycinamy już lasy dalej. Tutaj to miejsce będzie można gdzieś tak to już, żeby to ładnie objęło. Super. Tam jakieś zagrożenie idzie. Gdzie trzeba więcej tych posterunków obronnych zrobić. Na jakby... Oj, narzędzi też brakuje. To myślę, że będzie trzeba zrobić też warsztat. Tutaj jest koksownik, który też można rozebrać. Bo już z koksowników zbytnio nie będziemy korzystać. Dobra, uszkodzenie krytyczne jakieś. Dobra, napraw to też będzie trzeba naprawić. Tutaj też. To też. Koloniści są atakowani, no ale myślę, że się uda to ogarnąć. Po więcej tych posterunków zaraz się wybuduje. Super, że zwycięstwo. No tak mniej więcej tutaj będzie można, jeden na pograniczu i jeden tak tutaj. To się naprawi. Jeszcze ekstraktor betonu niby jest uszkodzony, ale teraz powinni to naprawić. To już się naprawia. Tutaj jedynie chyba będzie trzeba dobudować drugi, bo zaraz ten padnie. Zobaczymy. No już pasek zniknął. Więc nie wiem, czy się uda uratować. Dobra, no ale już mniejsza z tym. Nie, jednak naprawiają. Super. Narzędziami trzeba będzie na pewno pohandlować jakimikolwiek. Tutaj widzę, że są super narzędzia. Biorę wszystkie. W zamian może za karabiny jakieś. Mam ich 300. Ok. Potwierdź. Osiągnięcie kolejne. No już chyba za 2000 transakcji zrobionych. Co się może okazać bardzo dużo, ale ta gra opiera się chyba też na tym, żeby handlować jednak. Bo bez handlu byłoby ciężko cokolwiek zrobić. Dobra, wracając, budujemy ten warsztat, bo będzie potrzebny, żeby robić narzędzia. Pytanie, czy ja go tutaj gdzieś zmieszczę w miarę rozsądnym miejscu. No tutaj może być. Tą drogę też może by inaczej poprowadzić. Na przykład tutaj, o, przy samych budynkach w ten sposób. Tutaj też jakąś drogę można by poprowadzić pod sam koniec. Chyba tutaj dom został krzywo postawiony i przez to nie będę mógł zrobić. No ale cóż, tak też się zdarza. Tutaj już ukończyła bitwę. No weź już tak dla zasady. Dobra, wejdź tutaj. Wejdź przez ścielinę. Zabierz wszystko, co wydaje się cenne. No, akurat niepotrzebną rzecz żeś wziął. Może inna opcja byłaby lepsza. Dobra, kim ty jesteś? Poszukiwaczem. To tutaj możesz na ciebie jedynie tutaj wysłać. Ty już dotarłeś, to zbuduj posterunek. Taki. Okej. Zbudował się, super. Grupa ocalałych, no niepotrzebni nie są. Ocalali. Okej. Warsztat się zbudował, to go od razu będzie można ulepszyć. Na ten lepszy warsztat.
Super. Tutaj biblioteka działa. Tutaj dom można ulepszyć. Specjalista jakiś jest blisko śmierci. Dobra, tobie się udało. Z powrót do kolonii. Tobie też. Iść tutaj może. Żeby oczyścić już tą mapę z całego. A jak wam idzie w ogóle oczyszczanie terenu? No to już tam mniejsza, tylko kubka się została. O, to też żadnych jagód chyba nie odkryliśmy, to nie ma co. Ponad 10 tysięcy drewna. O, ale tutaj mamy też sporo zbierania. No, jakby jeszcze gra współpracowała, to by było super. Dobra, zrób tak. Okej. No i fantastycznie, tutaj też dajemy radę. Super jest, tutaj się robi, tutaj też się robi. Z wodą jesteśmy na zero, to będzie można już kolejne pompy wodne zbudować. W którym miejscu? Może tutaj zamiast tego? Weź to wybórz i zbuduj pompę wodną. Dokładnie tak. Okej, źródła się wyczerpały, no cóż. Będzie trzeba cię przestawić, może na przykład tutaj. Jesteś fanatycy. Weź, niech zaatakują. Powinniśmy na spokojnie odeprzeć. Mamy nawet sporo obrońców w tych rejonach. No, nawet nie trzeba było. Sama brama dała radę. Dobra, więc naprawcie bramę. Super, że macie. Czym specjalista jest do zwerbowania? No to zwerbuj. Okej. Dobra, i zaraz wybudujemy. Albo nie, ty jesteś wojownikiem, to ciebie będzie można wysłać na mapę świata. W związku z tym, iż ostatnio straciliśmy paru specjalistów. Na nieszczęście. Dobra, gdzie by cię tu wysłać? Fajnie by było, jakby można cię do kogoś dosłać tutaj. Żebyście pokonali tego. Ty gdzie jesteś? No spróbuj może dojść tam. Tutaj. No zbytnio szybko to ty nie dojdziesz, ale może ci się uda na czas. Dobra, to ty idź tutaj. Myślę, że formalności będą skończone, jakkolwiek by nie było to powiedzieć. Dobra, tutaj już wszystko zebraliście. Tutaj jest coś do zebrania? No niezbyt. Może tutaj? Tutaj coś jest, okej. 7 bezdomnych kolonistów, skąd oni się biorą? 6. No ale okej. Rozumiem. Zrób tak. I zrób tak. Ja jeszcze jedno najlepiej będzie zbudować. Dobra, zrób tak. No i super. Magazyn żywności powiadacie, no to już zapełniliście. No cóż. Widzę, że bardzo też szybko tutaj się zmobilizowali do wybudowania tego. No ale od tego zależy ich miejsce do życia, tak. Tutaj warsztat się ulepszył, weź drugiego. Burza śnieżna, spoko. Niech będą trwałe narzędzia. Ciekawe co by trzeba było zrobić, żeby te znacznie lepsze narzędzia móc produkować. Coś tutaj? Czy tylko one są do wyzbierania i z handlu? Chyba tylko do wyzbierania i z handlu. Niestety. A propos handlu, może ktoś będzie chciał czymś, o na przykład wy podzespołami zahandlować. Biorę wszystkie. Dobra, może tymi zanieczyszczeniami sprzedamy wszystko. Potwierdź. I coś jeszcze? No to te karabiny maszynowe. Ale nie tyle. Nawet nie mają tyle pieniędzy. Potwierdź. No i super. Ty coś już ogarnąłeś. Okej. No to powrót do kolonii zrobisz. Spoko. 6 osób się urodziło.
Może to jakieś grzejniki się postawią, mamy sporo energii. Ale to pewnie dlatego, że te panele słoneczne działają. Ja bym zbudował jeszcze kolejną dużą turbinę, żeby się tak upewnić. Gdzie tutaj może być najlepszy? To jest 30, dobra. Ciebie można wysłać. Tylko może ty iść, no pomóż tutaj dalej. Okej. Gdzie można ciebie dalej wysłać? No już chyba nigdzie zbytnio. Cała mapa została wyzbierana. Tutaj wszystko, jedynie ten najdalszy zakątki. Tutaj idź. Bo i tak nie masz nic lepszego do roboty. To już jest 30%, bardzo dużo. Też się powoli zbiera. No cóż, zobaczymy, kiedy dalsza część zadania się odpali, bo wątpię, że tak do stówki będziemy lecieć. Dobra. To trochę przestawię w tą stronę. Ok, transformator. No można ulepszyć od biedy. Tutaj jak działa ten warsztat? No, jakkolwiek, ale działa. Zróbmy drugi. W takim razie. W ten sposób i tak. Bo nadal brakuje tych, jednak brakuje tych narzędzi. Dobra, coś ciekawego masz? No, niezbyt. Kilku zainfekowanych kolonistów jest. No tutaj bardzo szybko ich leczą, no to też dużego problemu nie będzie. Tutaj wam się udało natomiast ogarnąć. Dobra, no to idźcie tutaj. Tu jest aż 101 jednostek. Dobra, jak tam narzędzia? No słabo narzędzia, no ale jakkolwiek konwój handlowy przybył. Dobra, to co dalej jedziemy z tymi narzędziami? Dobra. Co wy byście chcieli? Najlepiej. 10 karabinów? No spoko. Pudełko z rozrywką? No też może być. Potwierdź. No i wróć. Za dwa dni będzie można. O Jezus. No to zdezynfekuj. I tutaj też. No i to też będzie trzeba niedługo. Tutaj mamy jakiś może magazyn taki? Zbieranie? Mamy. To jest zakład naprawczy, no to nie o to mi do końca chodziło. Tylko o to. Przenieś obszar roboczy gdzieś tutaj. Gdzie to było? A, tu wyżej. Tutaj. No okej. To już zrobili. No i tutaj też nie ma już zbytnie to wyzbieranie. Specjaliści gotowi do działania. Spoko, zaraz ogarnę. Super. Dobra, ty nie masz zbytnie z nimi szans. To zrób powrót do kolonii i potem zadecydujemy, co z tobą zrobimy. Jakieś zadanie poboczne? No to ogarnij to. Będzie można jakiś cmentarz może zrobić. On tutaj będzie? Tak. Tam ma dużo też miejsca. Dobra, zrób tak. Bardzo duże zadowolenie jest, jak widzę. Tutaj się wybudowała ta pompa, wybudowała. A będę mógł ją jeszcze tutaj może wybudować. Gdzieś, no tak nie jest. Chociaż tutaj. Dobra. To tutaj będzie może najbliżej. Weź wybórz. I wybuduj pompę wodną. Niech tam wiatraki dostarczają energię, ale coś mało. 29, 28. Na 30 nie da rady chyba wyciągnąć ludzi już tutaj. Albo te drzewa przeszkadzają. Dobra, rozumiem. Dobra, to weźcie może tutaj wytnijcie te drzewa w tym miejscu. A tutaj jak będzie? No tutaj 30 daje.
Niech będzie tutaj kolejne. Jacyś wyziębieni, tylko ranni. Ciekawe. Coś się staje starcem. No okej. Dzieci jest 55. No sporawo. No ale szkół na razie nie damy rady ogarnąć tyle. Tutaj mamy 104 już podzespołów, a to dalej będzie może domy w sumie ulepszać. Jak to wygląda? No już całkiem dobrze. Szkoda, że nie można już od razu tych lepszych domów budować. No to ulepszymy 3. Zaraz zbliżymy się do progu 200 kolonistów. Mamy już 194. Przy bramie grupa ocalonych, no już niepotrzebni są. Przykro mi. Tutaj są bezdomni, ale tylko przez chwilę, bo zaraz wybudują się te domy. Gdzie te źródła wyczerpane drewno niby? A tutaj. Dobra, mogę jeszcze coś tak ręcznie wyzbierać, czy niezbyt? Chyba już niezbyt. Dobra, no to niech będzie jak jest. Wyrobujmy kolejnego, okej. Okay. Zaraz ci nadamy misję bojową. Dobra, tutaj ośrodek inżynieryjny. Niech będzie. Ciebie wyślemy. Trzy budowy się zakończyły, okej. Okay. No nadal są bezdomni. Dobra. To tutaj wybudujemy kolejne domy. Jakoś to powinno zagrać. Dobra, kolejne dwa domy. Gdzieby ciebie wysłać? No może tutaj niech będzie. Zobaczymy, co się stanie. Jak tam budujecie, to budujecie. Super. Tutaj będzie zbudować trzeba ten transformator duży. Bo gdzie by go tak umieścić w dobrym miejscu? Tutaj zbytnio nie ma gdzie. Chyba, żebym zburzył to i zbudował ten transformator duży. Dobra, co tu jest? Spróbuj. Super. Ale te pompy wodne też nie działają. Jak jest zima. Ciekawe, jakby to mrozić się dało. Chyba się nie da. Fajnie by było, jakby to było takie ulepszenie, które wymaga pobiera więcej energii, ale działa podczas właśnie takich kataklizmów. Dobra, duży transformator tutaj. Okej. Okay. To jest ze starości. Okej. Okay. Dobra, ten posterunek się zbudował. Utwórz inżyniera z ciebie, potwierdź. I gdzie by ciebie wysłać? No, będzie można nawet tutaj. Okej. Okay. Dobra, gdzie ty jesteś? Tutaj. No to wejdź do środka. I za bandytami. Iść tutaj. I zobaczymy, co to będzie oznaczać. Wrogowie pokonani, spoko. A, pokonaliście tego. Okej. Okay. Gdzie można, możecie dalej iść? Bo już nigdzie zbytnio. Bo może tutaj? Nie, dobra. A, ty zaczniesz, a ty pójdziesz do kolonii się uleczyć. No i lecimy dalej z tymi misjami. Ze starości, okej. Okay. Dwóch wyziębionych, trzech nawet. No ale tutaj przynajmniej po dachach widać, że już są ogarnięte. A tutaj też będzie jednak chyba trzeba ogarnąć te grzejniki. Ten jest droższy, on ten jakby lepiej wychodził. Dobra, to zrób tak. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Grzejniki przemysłowe chyba będą lepsze. Gdzie ja go wybudowałem? Tutaj. Dobra, wybuduję jeden tutaj. Albo nawet tutaj. Zaczekaj, jak to jest zasięg tutaj.
wychodzi. Wychodzi też tutaj. Tutaj. I no i tutaj będzie jeszcze jeden, żeby mieli ciepło. Zobaczymy, jak to się uda. Tutaj już ogrzany, ale się chyba już kończy też, bo śniegu jakby nie było. Konwój handlowy przybył, super. Ale już spadają wyziębieni, bo coraz mniej ich jest. Ok, kolejną pozycję spawy możemy kupić. To jest aktualnie nasz towar deficytowy. Dobra, weź karabin automatyczny, kup. Weź nawet za całe ich pieniądze. Potwierdź, wróć. Ktoś jeszcze może te narzędzia ktoś będzie chciał zaoferować. Też widzę, że niezbyt powody nie macie. Ok, bo jest minus 18 jeszcze. Ale te pompy już działają, widzę. Ale tutaj nie. Pewnie nie w moim grzejniku. No, nie potrzebujemy nic. Aktualnie. 63 tylko wyziębionych. Nie macie metalu z jakiegoś powodu. Tutaj to działa? Działa. To przehandlujemy trochę metalem, myślę. O ile ktoś będzie chciał, na niezbyt chcą, widzę. No cóż. Co się znajdzie, zawsze się coś znajdzie tego metalu. Dobra, wejdź. Co tam będzie? Zbadaj obóz, super. Gdzie by cię wysłać dalej? Może gdzieś w tą stronę? Może nawet tutaj? O, albo tutaj wybierać do końca. Super. Ten koksownik jakkolwiek tutaj działa. A tutaj nie łapie. Zobaczymy. Zamarza, zapowiadacie. A, bo tutaj są niegrzane domy. Dobra, no to ulepszaj ten. Ten. Bo faktycznie mogą z tego powodu umierać, jak są niewygrzane domy. Z powodu mroźno, ok. Z powodu ran nawet ktoś umarł. Chodziło. No ale leczenie bardzo też szybko przebiega z powodu, iż mamy dużo leków. A, bo tutaj też nie ma prądu. Mówicie. No to trzeba ten transformator zbudować. W tym miejscu gdzieś może się uda wcisnąć. Oho, zaczyna się. Ale ciepło się już chyba powoli. Jakby tego się nie chyba, albo to z powodu tego, że jest ciemno? Nie wiem. Dobra, wyślij na mapę świata. Dobra. Ty może pójdziesz tutaj. Ten róg. Tutaj? Ty gdzie jesteś? A, tutaj. Dobra, no to pójdziesz też tam wyzbierać, ile możesz. Tutaj na przykład. Okej. Weź iść do lekarza. Ale to już minęła właśnie 20 minuta odcinka. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Zachęcam do oglądania poprzednich, jak i następnych odcinków. Dziękuję za oglądanie. No i cześć.